Siema. O kurde, już mi nogi ścierpły. Tak, dobra, nagrywam, to trzeba się poprawiać ciągle, nie? Stwierdziłem, że kupię stół taki niski, no. Bo jestem niski stół, więc kupiłem niski stół. Dobre, i na tym zaczniemy nasz dzisiejszy halloweenowy odcinek. Jest z nami Ewelina, Gimper, Justyna, ja, Agnieszka i Mario. Siema! Jaś. It's me, Mario. It's me, Jasiu. Może kojarzycie, może nie. Rękę nie ręka, to są gry karciane takie. Będziemy kręcić tą ręczką taką. Ona będzie sama kręcić, chodzić, będzie wskazywać na osobę i ta osoba potem wybiera albo prawdę, wyzwanie czy karę. I będzie po prostu ta prawda, wyzwania kartę i wykonuje. I też fajnie by było, jakbyście zostawili halloweenową łapeczkę w górę pod tym filmem, jeśli będzie tam, nie wiem, 500 tysięcy. 500 tysięcy łapek w górę, to może nagram za rok kolejny odcinek halloweenowy. Więc macie tutaj 500 tysięcy łapek w górę. Liczymy na was, na to. To nie jest prank. 500 tysięcy powiedziałeś. No. Szkoła nawet. Tak. Damy radę. Damy radę. Szkoła tyle nie ma, ale pokażcie siłę internetu. Zróbcie to. Zrobimy to. Dobra, lecimy. No, kto chce kliknąć? Ja chcę kliknąć. Dobra. To razem. Wszyscy razem. 3, 2, 1. Na ciebie. I na was. Będzie wyzwanie dla widzów. Idę. Jak siedzicie tam w domu, musicie udawać, że jesteście piratem. Macie na to 10 sekund. O. To my czekamy i patrzymy. I my ocenimy was. Będziemy patrzeć. Ten z lewej nawet spoko. No. A ty co nic nie robisz? Ja widzę, że tam ten na telefonie siedzi w toalecie, nie? No. No. Nieładnie. Nieładnie. Na telefonie w toalecie. A tam ktoś naprawdę tak fasku wiedział. No nie? Tak. Dobra, lecimy jeszcze raz. Zobaczymy. To? O nie! Dobra. Z góry czy chcesz wybrać? Chcę wybrać. Co wybierasz? Prawdę, wyzwanie czy karę? Nie można karę, dam odciągnij. O nie, odpadnij. Prawda czy wyzwanie? Prawda? O, dobrze! Okaże się. Który z graczy jest według ciebie najprzystojniejszy? Nie ma takiego pytania, kłamca. Jest najładniejszy slash najprzystojniejszy. No ty to chyba według tego, że latacie chłopak. Tak jest. Uważam, że Ewelina i Agnieszka. Najbardziej przystojne. Bezpiecznie. No przez to, że wąsa nie usunęła. Co? No bo wąsa, jestem przystojna. Nieważne. Przejdźmy dalej. To się wytnie. Dobra. Teraz ja. Okej. Aha, no bo tak, bo macie ten. Idź, dobrze. Dobrze. To będzie ja, będę ja. Przeminął, jest. Oh my god, just do it. Dobra, daję. Wybierz tę kartę teraz. Jeszcze się... Prawda, wyzwanie. A co jest ciekawsze? Wyzwanie? Czy wyzwanie? Wyzwanie? No to wyzwanie. Mów przez 30 sekund o swoich urodzinach, nie powtarzając przy tym ani jednego słowa. Ktoś ma zegarek? Ja mogę stoper mieć. Dobra, powiedz jak będzie. O kurde, i jak nie będzie ten, to Karo będzie. O twoich urodzinach. Powiedz jak będzie, jak słowo powtórzysz, no. Miałem urodziny... Co nie? Trochę szybciej musisz... Prezenty otworzyłem, ciufcia była w środku, pizzę zjadłem, ludzie przyszli, kabanosy jeszcze 10 leżały na stole i se... Ja nie zjadłem, bo już jadłem pizzę. Na karę. Jaka jest kara? Twoja kara jest udawać do następnej rundy, że trzymasz parasol. Ale nie, że tak normalnie pada, tylko że z wichura i musisz go tak energicznie trzymać. Dobra, tak jest tam napisane. Tak. Dobra, raz, dwa, trzy. Chciała wichurę, to ma wichurę. Poszła rączka. Już mogę puścić ten parasol, czy nie? Do następnej rundy. A to już nie jest następna runda? Nie. Przeczytaj mi. Nie. Co zmieniłbyś w swoim życiu, zmieniłabyś w swoim życiu, gdybyś mogła cofnąć się w czasie? Wydaje mi się, że jadłabym więcej żelek. A tak to nic, bo jest super. O, miałaś takie szczęśliwe życie. Bo poznała to nasze. I ciebie, i was. Danka!
Jasiu to dobrze, jest. To ja. Tak. Udawaj, że jesteś lekarzem i zbadaj osobę siedzącą naprzeciwko ciebie. Czy zostaniesz moim proktologiem? Pacjenta chyba na stół, nie? To ja może się... Tak, mogę być. Pacjent na stół. Trochę sztywny mogę być. Badamy, czy ma... Zakryj mu. Czy ma jakieś łaskotki, czy coś? Jest, no tak. Ty jesteś sztywny, ty się nie ruszasz, jakby coś. Trzeba zbadać, czy ma łaskotki. Dobry ale lekarz. Chyba nie ma, co? To nie wiem. Lekarz Mario się znalazł. O, patrz, zadziałało. Zbadajmy, bo widzę, że ciąża. Co, ej, coś ci pokażę, ja... Co jeszcze mogę zbadać, czy oddycha? Nie oddycha, nie żyje. Trzeba zrobić reanimację. Gorsz! To ja się przesunę, żeby pokazać miejsce, chłopaki. Patrzcie, uczcie się ludzie. Tak, bezpieczną tak, pozycję, żeby jeśli ja stoję. Ale co robi? I tak ze stołu. O Boże. Lec, lec! O, żyje! Nie żyje. Brawo! Nie żyje! Niech tu pójdzie teraz. Pisto. Rączko. Nie! Nie. A, ale jaki przypadek! Jak to się wydarzyło? To wow. Wow, to może wezmę na przykład tą i niech przyjdzie to. To prawda czy wyspanie? No widzę, że już ustaliliście tutaj, że wyzwanie będzie super. No będzie super. Będzie to fajnie. Może wyzwanie. Dobra. Wbij się na stole niczym wąż. Uuu, to coś do mnie! Ej, ale przez ile? Do następnego rundy. Do końca życia. Uwaga, widzicie to jedyny raz w życiu. Jakby co, kiedy ja się kładę na stole. Dawaj. Oj, widać moje piękne skarpetki. Uhu, z kotkiem. Z wężem. Bo węże robią dawaj, musi dawać. To jest bardzo męczące, okej? Jestem... Dobrze. I tylko na tyle mnie sta. Brawo! Brawo! I powiedziałam coraz tłumacz. Nie, wszyscy powrócili. Tak. Pijmy nowy. Idzie. Go and spread the evilness. Czy coś? Ej, dalej. Dwa. Jeden. Dobrze. Stop. Dalej. Stop! Dobrze! Wskazała, co trzeba zrobić. Wybierz sobie. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Dobrze. Pokonaj gracza po twojej prawej, siłując się na ręce. O nie, ciekawe kto wygra. A może na lewą, żeby chociaż miała szansę, bo jestem leworęczna. Dobra, niech będzie. Czyli jeżeli pokonasz Jasia, to będzie miał karę. Dobra. 3, 4 i... Go. Nie pisałem, że nie można wesprzeć. Aaaa, my nie tak wygrywam. Co ty się dzieje? Walka zacięta. Jaka jest kara? Kara jest taka. Musisz zjeść łyżeczkę musztardy. Easy, fajnie. Zależy jaka musztarda. A jakby majonez był, to bym się sama skusiła. A ja mamy też przyniosę. Nie. Dobra, więc jest. Mała łyżeczka. A my wszyscy robimy ja. Siu, ja, siek, 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 ja, za karę będzie karma, patrz. Nie. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Opowiedz pozostałym graczom o czymś, co znajduje się w twoim pokoju. Wymyślonym przez siebie języku. Frutta tapina za mare, a kacimoto siedzi what and what tranottola. Kiedy nie patrzę na chwizina, łozina, bazina osażna, chodźmy, bidinizni, chodźmy, chodźmy, Ręka nęka sama na to palco konochsta. Palcu wokata no mineto. Palcu?
Ale oka nam minę to. Kładę Hadzimela. O. Chodzi. Dombro sama widzę. Co to w ogóle? Bardzo. Możecie teraz zgadnąć, o czym ja powiedziałem. To, że masz wielki portret Jasia, tylko nie wiem, o co chodzi o miałeś miecz, potem do czego skakałeś? Wszystko opowiadałeś? I coś kilka jeszcze rzeczy? Opowiedziałem kilka rzeczy. Ręka. Dobra, a to jest ostatnie. To wybierzcie mi coś fajnego. Dobrze, wybraliśmy kartę dla Stewarta. Powiedz proszę, prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Wyzwanie jest następujące. Zaprezentuj bez słów wybrany przez ciebie sport, tak by pozostali gracze go odgadli. Nie ma tu limitu czasowego, więc powiedzmy, że masz 10 sekund. Raz, 4, dwa, tak. 3, 4, 5, 6, 7. To kulomiot. Nie, a rzucanie lotkami. Nie, to jest sport rzucanie lotkami. Albo badminton. Nie, no ja bym nie uznał. Ile czasu? No, już skończyło się pół minuty temu. A co to było? Badminton. Wyglądało jak rzucanie lotkami do celu, tak szczerze. Aha! No, dobra, to jest dla ciebie kara, ale nie zgadliśmy. Wcale nie było tak, że nie zgadliśmy celowo. Wymień się skarpetkami z innym graczem. O, nice. Mogę wybrać, tak? Tak. Ty chwaliłaś się skarpetkami wcześniej. Tak było. No! Nie chcę twoich! Przypał. Bo ja mam słodkie z kotkiem. No ja będę miał teraz słodkie z kotkiem. Kiedy się zmieścisz w ogóle? Zobacz. Zobaczymy. To nie ma znaczenia. Takie słodkie, masz kotkiem. O Boże! Ale znajka przynajmniej złożyła. Super, fajnie, to teraz druga. A nie jestem tyle rozciągnięty, kuźba. Ale mam poznać się do roku. Dobra. Założyłem. Au! O! I co? Nie, dotykaj tamtej części. Nie wiem czym ale nogą będzie dotykać. Ta stopa się pojawiła znikąd. Niszczysz mi nogę. Przepraszam. Udało się. Ale mam fajne skarpetki, nie? A ja mam obrzydliwe, nie? Zobaczcie, tylko mam to. Bardzo ładne skarpetki, bardzo ładne. I teraz wyzwanie na widzów. Wcale nie jest ustawione. O nie, co za przypadek. To wyzwanie dla was. A waszym wyzwaniem będzie zasubskrybować kanał Stewarta i zostawić łapkę w górę. I to było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej takich halloweenowych odcinków, czy odcinki, że się przebieramy jakieś takie stroje. I zapraszam do całej ekipy. Linki macie dla nich wszystkich w opisie. Idźcie dać im subskrypcję też miłą. Bo bardzo fajne rzeczy. Bardzo duży kontrast mamy tutaj. Kolejny odcinek parodii szkoły o 10 rano w sobotę, więc koniecznie wbijajcie, oglądajcie. I siema! Cześć! Piąteczka!